Ja gotuję non-stop i robię zakupy non-stop i też mogę mi to potwierdzić po tych wykładach, że zachowania chyba 60% Polaków, to już jest też moje zachowanie i mojej grupy też znajomych, czyli oszczędzamy. Czyli tak naprawdę jak sprawdzamy, gdzie, tak jak mówiłam, gdzie kostka masła, bo są takie miejsca, ta sama kostka masła kosztuje 11,90, kawałek obok ona jest za 8,90, a chwilkę obok ona jest za 5. Będzie miała mniejszą gramaturę, to przyznaję, ale kosztuje 5 zł. Jeśli my chcemy z tej kostki masła zrobić na przykład masło klarowane, którego ja używam bardzo często do gotowania, no to mam masło klarowane za 15 zł, bo mam 3 kostki w cenie 15 zł, a nawet mniej w Kaufland, bo jeśli wejdziemy sobie na Kaufland tak i na oferty, to tam masło maciate jest za 3,89. To jakby dla mnie jest po co jechać, tak? Są dość takich produktów jakby podstawowych do gotowania, jak oleje, kasze, makarony. Wszystko to, w co się zaopatrujemy, żeby mieć po prostu, zarówno jeśli jesteśmy dużą rodziną, jak i tak jak u mnie. Ja jestem mniejszą rodziną, ale co z tego, ja gotuję 4 razy dziennie. Gotuję na gorąco, więc mnie te rzeczy schodzą po prostu bardzo szybko, a lubię mieć też zapas, bo to, żeby właśnie za każdym razem nie pędzić, bo ja nie mam, nie wiem, cukru palmowego czy cukru brązowego, a mogę to kupić. Więc doświadczenie samej aplikacji jest takie, że jest prosta, przejrzysta. Bardzo sobie chwalę zarówno gazetkę, jak i magazyn. Tutaj świetna praca redakcji przygotowującej magazyn, kwartalnik, bo jest naprawdę świetnie opracowany, bardzo dużo fajnych informacji, jeśli chodzi o klapę święta, magazyn Doniarz Bartalny, to w tej chwili jest opisany grudzień, wszystkie tradycje, wszystkie świąteczne, ale też przepisy, dlaczego to, a dlaczego tamto, ja wsiądłam. Natomiast jeśli chodzi o gazetkę, to jest to coś, czego ja na co dzień w domu nie mam, więc aplikacja jakby pozwala mi, jest oczywiście też tego świadoma, bo pozwala mi zaoszczędzić na papierze, ale też sprawdzam, ok, czego ja potrzebuję, czego nie mam, w jakiej mam cenie, na co jest w tej chwili promocja. I teraz jeśli dam odpowiednie zgody, to po takich występach moich dość silnych już dwóch w sklepie, gdzie jakby już wiadomo, co ja kupuję, jak wygląda mój koszyk, te oferty będą mi podsyłane, czyli to, co mnie interesuje, mój zestaw zakupów, będzie do mnie przesyłany i będzie aktualizowany, co jest bardzo fajne. Przepisy. Czyli nie wiem, wracam z pracy do domu, tak jak wiedziałam, ja gotuję bez przerwy, ja już nie wiem, co ma być znowu. Wchodzę w przepisy, które są naprawdę fajne, ponieważ gotuję, to wiem, że jakby przeczytałam, sprawdziłam, że okej, to się sprawdza. Tu zrobiłam też testy i mam natychmiast zarówno to, co ja mogę gotować z tego, co już mam w domu, albo co mam kupić, przygotowanie, czas przygotowania i dodaj do listy zakupów, tak? Czyli od razu tworzę sobie listę zakupów i fajnie się poruszam w tym świecie, to też mogę sobie sprawdzić, gdzie są te punkty promocyjne, za co ja zapłacę mniej, ale też wiem, że ja w tym miejscu to dostanę i że jest to duży, stały asortyment również polskich firm, tak? Są bardzo fajne herbaty, herbapol. Co mi się podoba bardzo, co jest bardzo fajne, przy zakupie jednej herbaty, ok, zapłacę, już nie pamiętam ile, ale pamiętam ile zapłacę za dwie, bo jeśli kupię dwie, to one mi wyjdą po 3,83, tak? Więc to jest też bardzo fajne, to się nazywa kup więcej, zapłać mniej, natomiast to więcej to jest raptem jedna sztuka. Jest też różnica, czy zapłacę za olej 3-litrowy, czy 2-litrowy, 37 zł, czy 29, a na promocji 19. To też jest bardzo fajne, bo tego używam jakby bez przerwy. Czyli mam przejrzystość, szybkość, jeśli chodzi o aplikację. Tak szybko widzę promocje i oferty dopasowane do mnie. Mam jasność i przejrzystość tego, co się pojawia, co jest nowe, bo mam wydzielone okresy od do, tak? Czyli to już tam od 9 lutego do 22 lutego mamy to, od 22 lutego dalej wjeżdża kolejna rzecz, czyli jakby jestem na bieżąco. No to sobie w każdej chwili tej aplikacji sprawdzić, zaplanować, rozłożyć, ale też, co jest bardzo fajne, jeśli zaczynamy oszczędzać, jak już sobie zeskanujemy kartę albo QR kod, no to mamy całą listę tego, co kupiliśmy. I to nas. To moim zdaniem nauczy nas bardzo wielu rzeczy. Przede wszystkim widzimy ceny. Możemy oczywiście sobie zażądać kwiteczek, który ma w torek cena duża albo nie, no to też jest oszczędność wtedy i ekoświadomość, ale mamy zebrane zakupy. Wtedy człowiek patrzy, a ja mam lekką rękę, czyli tu cytryna, tu awokado, tu będę gotowała to, a to jeszcze zrobię to, o, to jest fajne, no to wezmę dwie herbatki, mam listę. I sprawdzam, ok, za awokado zapłaciłaś tyle i tyle, bo to jest większe, ile poszalałam, tak? Bo to jest większe awokado, to ono ci kosztuje tyle, ale tu masz produkty
te, które są dzisiaj w cenach promocyjnych i na dole mam podsumowanie, ile zaoszczędziłam, tak? Czyli widzę całą tą listę i mogę sobie powiedzieć, ok, wyjdźcie za ten portfel, bo tego i tego i tego tak naprawdę być może nie potrzebujesz, zobacz, ile to kosztuje. Mam jakby jasność. Mając tą jasność, mogę też z tą listą porównać te produkty i ich cenę w innych miejscach, co jest też bardzo fajne. To też zauważam coś takiego, że nie wiem jak wy, bierzemy, ja robię zakupy weekendowe, tak? Najczęściej, czyli rzeczywiście zmniejszyła się ilość dni, tam powiedziałaś 365, czyli wyszło na to, że codziennie mamy 365 dni w roku, my codziennie jesteśmy w sklepie, już nie. Tak samo nie jesteśmy już codziennie w restauracjach i to z całą pewnością, że wszyscy mówią, słuchaj, tam się nie chodzę do restauracji, tak? Nie chodzę. Dzisiaj moja przyjaciółka mnie malowała, mówi, Ania, ja nie wychodzę, ja nie wiem. Po prostu nie jemy w domu. Także to też jest jakby słuszna obserwacja, że staramy się jeść w domu i porównujemy ceny. I jeśli ja tutaj mogę kupić za złotówkę, czy za złote 99 limonkę, za którą gdzieś tam zapłacę znacznie więcej, albo mora za 3, bo mi potrzebny jeden porcie, więc wiem, że 3,50, a na bazarku on kosztuje 5, no to ja już wiem, że kupię po ratunek, tak? Więc to jest bardzo fajne, znaczy jakby aplikacja przeprowadza nas przez cały ten proces kupowania, daje nam jasność, trwałość tych ratunków i cały proces ten zakupów, jak również wiem, ile zaoszczędziłam, więc myślę, że to bardzo przywiąże. Jest to fajne, znaczy w ogóle jest fajnie, jeśli my się czujemy zaopiekowani i wiem, że jest stały asortyment, czyli więcej ten dany mój punkt wygrany przeze mnie, oferuje mi stałą ofertę, te rzeczy tam będą na stałe. Nie, że ja przyjadę, nastawię się, że kupię znowu pastę curry zieloną, do kurczaka i kurczaka albo coś tam, a tego nie będzie, to jest na stałe. Fajne jest też, uważam, wspieranie polskich marek, tak? To, że znajdziemy tak naprawdę nasze fajne polskie produkty i fajne jest też to, że to nie jest tylko spożywka, że są też środki domowej czystości, które też nabyłam i cały sektor non-food, czyli mamy zabawki, mamy ubrania, mamy też inne rzeczy, a partnerzy, jeśli będą jakieś dodatkowe punkty, to myślę, że to też będzie bardzo fajnym atutem przyciągającym też klienta, żeby skorzystać z tych punktów. Bo dzisiaj się zrobiło tak, że naprawdę każdy z nas liczy. Aplikacja też podpowiedzi programu kupony, prawda? Tak jest personalizowane. A tak, właśnie bardzo fajne są te spersonalizowane kupony. Tu należy dać zgodę, której ja na początku nie dałam, ja wypomknęłam ten etap, ale już nie dałam tą zgodę, wiem, że warto, bo później rzeczywiście ten koszyk jest przejrzysty i dostajemy kupony, które są pod nas przygotowane, spersonalizowane, należy je albo w sklepie, albo wcześniej nacisnąć, sprawdzić, co tam mamy. I w ten sposób myślę, że rzeczywiście to będzie fajniejsze, prostsze i po pierwsze, tak jak powiedzieliście, mamy oszczędność, mamy szybkość dojścia do tych promocji, mamy przejrzystość, mamy podsumowanie, ile zaoszczędziliśmy i mamy te paragony wyświetlone, gdzie widzimy, czy jesteśmy nadal różni, czy nasze zachowania, które sprzed jakby pandemii, sprzed wojny, moje przynajmniej, bo rzeczywiście no, lubię kupić, lubię mieć zapas, jestem pomikiem, to też takie wojenne zachowanie, tak? Ale też był taki czas, gdzie wszyscy mówili tak, kupuj więcej, jeszcze sklepiałeś razem kupuj więcej, jeszcze nie było wiadomo co będzie, ale już kupowaliśmy więcej makaronu, więcej kaszy i wszystkiego. To w tym momencie rzeczywiście jest fajne, tak? Że jeśli kupujemy więcej, no to nie kupujemy w najwyższej cenie, bo te produkty są na przykład na promocjach, tak? No i dzięki temu podsumowaniu wiemy też, dlaczego chociażby można korzystać z aplikacji, czy korzystać z samej karty plastikowej, to warto jednak mieć aplikację, bo karta nam aż takiej jasności nie da. Nie da, ale też obserwuję to, że bardzo lubimy karty, zwłaszcza pokolenie starsze i jednak woli wyciągnąć tak zwany plastik z recyklingu, bardzo, bardzo, bo jest to wielkie brawa, że ta karta jest z recyklingu, ale wolimy używać kart w tych programach lojalnościowych, niż posługiwać się aplikacją. To są też zachowania, które obserwuję, że to pokolenie starsze potrafi wyjść na zakupy bez telefonu, bo nie są aż tak przywiązani do telefonu, ale wyjdą z kartą. Jeśli to się przełoży później na punkt terminalu, który mogę w sklepie sprawdzić, tak? No to okej, cała reszta już bez aplikacji nie funkcjonuje, więc bardzo fajnie, że one są, że są takie intuicyjne, proste i klarowne, a jeszcze, że możemy sobie na przykład jak przychodzą święta, no to naprawdę ja jestem tym magazynem zachwycona. To czysta przyjemność czytania,
piękne zdjęcia, bardzo ładnie dopracowane przepisy. To rzeczywiście wygląda tak, że chcemy to ugotować. To jest bardzo ładnie wyglądane. Ci już to ja mam już wiele przepisów. Jak tutaj jechałam, to już kurczak zielonym curry mam przygotowany, pad thai już mam przygotowany, bo już wiem, że pad thai, ja też można zrobić z kurczakiem, powinien być z krewetkami, ale ja mam kurczaka, więc mam do wyboru kurczak z zielonej paście curry. Właśnie bardzo jest fajne to, że rzeczywiście intuicyjnie jak na Thermomixie, krok po kroku, jest przygotowanie, zrobienie i to ma sens. Także to jest rzeczywiście bardzo fajne. Ale też wiesz, z gęsi, z pire, z dyni i z kapustą taką do tego włoską, ładnie dodaną. Też bardzo dobry przepis, bardzo wyższy zresztą. Czyli znalazłeś tam więcej niż same inspiracje za tym, też za inspiracje po prostu. Nie, ale to jest świetne, słuchajcie, że jest przepis, tak? Dobra, coś się gotuje, a to nie zajmie 15 minut, czy 20 minut. Klikam to do listy zakupów. Jeśli tego nie mam, to jadę i nie mam listy zakupów. I wiem, co mam kupić, a potem już to mam, tak? Jeśli kupię pastę curry, no to dodaję łyżeczkę, bądź dwie łyżeczki do tego, żeby ją zbliżać z krewetkami. Decyduję, dalej ją mam w swoich zasobach. Także jest to bardzo fajnie przemyślane.